Cześć wszystkim, moi drodzy. Kontynuuję przygodę i testuję piwa z małych browarów z Wielkopolski. Jeżeli nie wiecie, o czym mówię, jakiś czas temu powstał film we współpracy z marką Comes. Zobaczcie sobie w karcie powyżej. Naprawdę warto, pokazywałem wam, jak produkowane jest piwo. I tak testowałeś. No właśnie, i dzisiaj podobno też będziemy sprawdzali, ale w troszeczkę innym wydaniu, bo dzisiaj zamienię się w takiego, no można powiedzieć, kipera. Ma być dobrze, ma być doskonale, ma być bardzo profesjonalnie. Tyle na razie wiem i bardzo dobrze, bo im więcej niespodzianek, tym lepszy efekt. A jaki będzie? Dzisiaj się przekonamy. Zaczynamy! Dostaniesz piwa, do każdego piwa będziesz musiał sporządzić krótki opis, na zasadzie... Tu opis krótki, o tym mówisz? Tak. Czyli... Ja nie wiem, czy musisz to wpisywać, bo będziemy rozmawiać, więc bardziej... No ale coś zapiszemy, coś możemy zapisać, czyli tak, piwo jasne na przykład, cytrusowe. Na przykład. Okej, dodatki, toffee, czekolada, dobrze rozumiem? Tak. Gorycz, no to tylko będę się posługiwał przybiotnikami. Tak, niska, wysoka, no, o to mi chodziło. Wysoka, bardzo wysoka. Moc. Skalą. Moc. Nie, to będziemy opisywali bardzo dokładnie. I słodycz, tak jak goryczkę. Niska, wysoka, tak. Bardzo wysoka, okay. Rozumiem. Wysoka. Nie przeciągajmy. Zajmijmy się esencją. Idziemy. Oj, wyczuwam, najpierw przebija się karmel, później przebija się czekolada. Tak, tak, cukier tak. Cukier jest na końcu. Kumam czacza. To jest krótki opis. Dodatki, czyli... Ale widzę, że jeżeli tyle mi tłumaczysz, to wierzysz w moją inteligencję i to bardzo mocno! Dobra. Okej, okay, jesteś gotów? No jestem, oczywiście. No to dajesz. Dobra, czyli tak, pierwsze piwo i sprawdzamy. O, w tym. No dobrze. Kurde, cytrusowe, jasne. Dalej. Goryczka dość wysoka. Ja bym powiedział, kurde, nie wiem czemu, ale jakoś leci mi to takimi lekko herbacianymi smakami. Możesz mówić, co coś dobrze mówię, czy nie da rady? Na razie cię sprawdzę. Na razie weryfikacja poszła. No, uważam, że piwo lekkie, troszkę mocniejsze od takiego standardowego, no. Bardzo dobre. Czuć, że jest tutaj. Że nie jest to zrobione na dużą skalę. Ja wiem, że to są takie może zbyt luźne epitety, ale tak mi się autentycznie wydaje i to w smaku jest wyczuwalne. Czuć nutę rzemieślniczości. Dalej, moc powiedziałem, goryczka wysoka. Jeszcze ten opis. Sosna. No pięknie! Naprawdę? No pięknie! Ale dopiero później. No dobra, pierwszy start, dobrze zaczęliśmy i uważam, że to jest pierwsze miejsce na razie. Tak? Będziesz chciał powiedzieć, który jest swój faworyt? Tak. No fajne. W ogóle powiem wam tutaj, na przedzie wysuwa się niesamowicie zapach. Bardzo intensywny i zaraz zobaczymy, co to będzie, bo ciekawość wzbudziło. Jeszcze bardziej orzeźwiające niż tamto. Piwo typowo letnie. Piwo, które wypiłbym właśnie na plaży i czułbym się bardziej prestiżowo niż pijąc takiego, wiesz, w jastarni, no. To myślę, że zrobiłbym furorę. Jest piwem słodkim, gorycz mała, jasne piwo, zapienienie większe, cytrusowe, ale to jest w ogóle bardzo dziwny zapach i smak. Jakiś taki egzotyczny owoc. No tak niedobory. Marakuja? Wszystko w Polsce. Roś. Wszystko w Polsce. Banan? No to nie, no to będzie za trudne. To już ja nie jestem takim, wiesz, piwowar-keeper. Natomiast z takiego bardziej laickiego punktu widzenia, czyli z takiego, jaki możecie sobie sami zrobić w domu, to zdecydowanie piwko, które pasuje na letnie wieczory, orzeźwiające, delikatne, pasujące do lekkich potraw, do sałatki najbardziej bym to widział. No nie wierzę. No mirabelka. Tutaj przewrotnie powiem. Piwo o dość intensywnej goryczce, ale piwo, które moim zdaniem spośród tych trzech ma najbardziej złożony smak. Jest wiele, wiele nut. Zaczynasz od lżejszych, przechodząc w cięższe. Co tutaj jest wyczuwalne? Ty, ale więc zachwycasz mnie po prostu. Ale co dokładnie mówię? No, kurna, wiersze można pisać. No ale to słuchaj, bo tu idzie podpowiedź.
Nie, no bo tak jest, autentycznie. Dalej, cytrusowe. Na razie wszystkie piwa gdzieś mają te połączenia cytrusowe. Natomiast tutaj, w nawiązaniu do tej goryczki, wyczuwalna jest, nie wiem czy dobrze powiem, herbata. Lekko herbaciana jest. Bardzo złożone. I ma kilka warstw. To mi się podoba. Czy wybrałbym je na pierwsze miejsce? One wszystkie są bardzo do siebie zbliżone i to są kwestie, wiesz, upodobań. Natomiast to dla takich znawców, to myślę, że tym się najbardziej powinni zachwycać. No wiedziałem, że to jest ta IPA! Kurde, chodziło to za mną, ale już wtedy powiedziałem, już myślałem... Sencha Earl Grey. To jest dobre. Co to znaczyło? No to wchodzimy w takim razie w to i sprawdzamy, co tutaj teraz będzie. Ole nalane. Takiego to w życiu nie piłem. Chmielowo. Bardzo dużo. Nie ma. Nie ma? Ale to może... A goryczka wysoka? Średnia. Średnio, no. No to spokojnie. Nie, no piwo, które moim zdaniem ma wielkie pokłady aromatyczne. I właśnie najbardziej są dla mnie wyczuwalne ten chmiel. Co tutaj by było dobre? Jakieś takie... Karczek. No, bardziej grillowe potrawy. Moc? Moc? Średnia. Czyli to jest w przedziale 5,5-6,5. Okej. Okay. Słodycz? Słodycz niska. Średnio niska, super. Jak dla mnie piwo bardzo... Jedną rzecz. Co zrobiłem? Zaraz będziemy się z tego brechtać. Czemu? Bezalkoholowe?! Nalałeś to? 4,5, 5? Nie, niemożliwe! Teraz leci powtórka! Nie. W przedziale 5,5, 6,5. W przedziale 5,5, 6,5. Nie, nie leci! Nalałeś to naprawdę? Tak! No przecież masz butelkę. No ja wiem, ale ty lubisz tak ze mnie przygrać. No nie, no nie ma. No to no do... To... Dzisiaj bawimy się na tych piwach. A jeszcze na grillu powiedziałem! Naprawdę? Ale kiedyś też coś takiego powiedziałem i nie było wcale. Dobra, idziemy dalej. Beka na maksa. No. Ten jeszcze, jakie kurde, jak ja jeszcze wziął mnie pod włos. No, a ile procent to? No dużo, średnio. Kurde! Uuu. Tu chyba wjechaliśmy na moje tory. Nie zaskoczysz mnie. Patrz teraz. Ciemne. Punkt. Mhm. I na tym się skończyło. Nie. Malina. Punkt. Jest. No to wiem. Dalej. Mocne. To jest gdzieś z 9. Wysokie. Tak. 8,5. No super, idziesz jak burza. Gorycz. Właśnie myślę. Na pewno słodycz jest wysoka. Średnio. Średnio wysoka. No średnio wysoka, więc gorycz dobra. Gorycz średnio niska. Niska. No, ale opis jeszcze. Co no, tu? Malinę tylko dałeś. Nie, no maliny. Ogólnie nuty karmelowe, czekoladowe, ciemne. No dobra. I ja wiem dokładnie, co to jest za piwo. Dobra, idziemy dalej. To jest... Ale powiedz mi, co to jest. Ja chcę wiedzieć, że dobry. To jest porter malinowy. Widzicie? Jak tatuś wie co, to dobrze powie. Bardzo dobre. To jest w ogóle moje jedne z topowych. Ja w ogóle bardzo lubię ciemne piwa. Cytrusowe. Wszystkie te piwa jakoś, albo większość z nich ma posmak cytrusów. Jasne. Dosyć wysoka goryczka. Średnia w sensie. Pięknie. Okej. Okay. Słodycz. Średnia również. Super. Moc. Moc. No myślę, że... Tak, one są wszystkie mniej więcej podobne, czyli 5,5-6. Średnia niska. Średnia niska, no to 5 pewnie bardziej. I teraz jeżeli chodzi o to, na jakiej bazie to jest przygotowywane. Kurde. Mandarynki? Super. A dobra. Wyczułeś te mandarynki? Wyczułem cytrusy. Dla mnie bardzo wszystkie cytrusy są podobne, ja nie wiem w ogóle... Mandarynki, cytryny, pomarańcze. No, no oczywiście. Ogólnie piwo, które też pasuje do bardzo delikatnych potraw. I tak bym je gdzieś tam widział. Piwo, które jest bardzo aromatyczne. Wszystkie one to nie są piwa takie, które są piwami lekkimi, ale nie mają lekkiego smaku. To znaczy smak, który wam przeleci i zapomnicie. Nie, smak, który gdzieś osadza się w waszej można głowie. Można polubić te piwa. Można polubić. Można też zupełnie podejść do tego tematu inaczej i powiedzieć, nie smakuje mi. Każdy ma swój gust i bardzo to rozumiemy. Natomiast jest to piwo jakieś.
I to będzie najlepsze określenie. Jakieś. Nie takie same jak inne, tylko jakieś. Albo przypadnie ci do gustu, albo nie. To jest twój wybór. Miłosław Makłowicz, arcy-IPA. 5 odmian chmielu i nuta mandarynek z Chorwacji. No dobrze, moi drodzy. Zapraszamy w takim razie na kolejne piwo. Ogólnie piwo jasne. Piwo, które mam wrażenie, że już gdzieś kiedyś piłem. Nie wiem, czy to jest możliwe, ale bardzo przypomina mi czasy, kiedy byłem 20-latkiem lub 21 i wtedy pokazali mi coś takiego jak Fortuna Czarne. Ja nie wiem, czy to jest to, ale gdzieś takie konotacje odnośnie tamtego smaku to mam. To jasnego, co powiedziałeś. Racja. Ale nie wiem, czy ono było jasne czy pełne, ja piłem trochę późno. Ciemne? No to Fortuna Czarne. Dobrze mówię? No, z dodatkiem. No właśnie, z dodatkiem. Fortuna Czarne, bo ogólnie tak... To się zmieniła perspektywa. Czekaj, Fortuna Czarna, ale teraz... W ogóle na tym miejscu zaproszę wszystkich widzów do tego, żeby sami sobie taki blind test zrobili. To jest najlepsza weryfikacja smaku. Nie taka, jak się sugerujecie czymś, tylko właśnie taka, gdzie macie wszystko zamknięte i bazujecie tylko na jednym zmyśle. I piwa koncernowe z takim piwem właśnie... Rzemieślniczym. Rzemieślniczym. Goryczka dość średnio wysoka. Niska. Mówiłem. Moc. Moc. Średnia. Średnio wysoka, słodycz. Słodycz, średnio wysoka. Średnia. Średnia. Coś ci słabo to idzie. To coś mi słabo poszło, ale myślę, że mogę odbić, bo chyba wiem, o co tutaj chodzi. I chyba wiem, o co chodziło piwowarom z tego browaru. Nie jest dojrzewało. To tak mi się wydaje, bo gdzieś ten smak... leżakowały whisky. No właśnie! I tak chciałem właśnie powiedzieć, że leżakowało to w jakiś whisky. Widzisz? Nie doczytałem. No, a ja to czułem, więc tutaj nadrabiam. Dobra, to w takim razie podsumowanie, moi drodzy, i mój subiektywny ranking. W ogóle dajcie znać, które piwo waszym zdaniem jest najlepsze. Na miejscu numer 3 znalazło się u mnie Fortuna Czarne Whisky Wood. Poczułem to, co poczułem i wyczułem to na trzecie miejsce. Tutaj może was to delikatnie zdziwić, ponieważ bezalkoholowe Mango Ale jest na miejscu numer 2. To, że to piwo jest bezalkoholowe i tego nie czuć, zasługuje na słowa uznania. Miejsce numer 1, a mianowicie Grodziska White IPA. To piwo pierwszy raz dzisiaj sprawdzałem i na pewno zakupię powtórnie. Z zieloną herbatą Sencha Earl Grey to właśnie było przeze mnie wyczuwalne, więc te trzy piwa uzyskały numero uno w tym zestawieniu. Oczywiście każde z nich ma swój określony smak. Dla mnie najlepsze były akurat te trzy, ale bardzo interesuje mnie, co wy macie do powiedzenia. Jeżeli nie sprawdzaliście, to zakupcie piwo rzemieślnicze, a piwo takie robione z automatu na szeroką skalę. Nigdy nie będziemy tego porównywali, a będziemy wspierali małych twórców, małe browary z Wielkopolski. Serdecznie dziękuję, moi drodzy. Widzimy się w kolejnym materiale. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć! Cały czas waliłem i nie dałem tego po sobie poczuć. DiCaprio kiedyś też tak zrobił, że rozwalił rękę u Quentina Tarantino i dalej grał. Ja dalej opowiadałem, natomiast ta drzazga biła mi się powtórnie. Za pierwszym razem i za drugim. Nieistotne. Zasubskrybujcie kanał, zobaczcie filmy, pierwszy, drugi i do następnego. Pa! Linki w opisie. I linki w opisie. Cześć!